To jest mniej więcej, często przyrównuje do czegoś takiego, tak jakbyśmy jechali samochodem, trzy kółka są napompowane, bym powiedział, załóżmy tam mają taką samą ilość powietrza, a czwarte po prostu jest w połowie napompowane. Czy będziemy tym samochodem mogli jechać? Oczywiście, że będziemy mogli jechać, tylko jakość jazdy już będzie trochę inna, bo będzie samochód załóżmy ściągało, przy hamowaniu będzie ściągało, prawda? Czy zakręta może się inaczej ten samochód zachowywać? Podobnie jest w organizmie człowieka, jeśli jest symetria, czyli nacisk na stopy, jak stoję swobodnie, równo, symetrycznie obciążone obie stopy, to jeśli stojąc w ten sposób jest nacisk na podłoże taki sam, to jest bardzo dobrze dla naszego kręgosłupa. Pozycja taka, którą teraz pokażę, taka na spoczni, prawda, to jest asymetryczna pozycja. No, czasami na chwilę też można sobie stanąć, ale najlepsza pozycja dla kręgosłupa będzie symetryczna, ale też, żeby długość nóg była równa i długość miednicy również. To jest, do tego staramy się właśnie dążyć. Terapia, którą się posługuje, też również wyrównuje w większości przypadków długość nóg i symetrię miednicy. Jest to bardzo często związane z dwoma zjawiskami. Zablokowanie stawu krzyżowo-biodrowego, czyli to są te obszary, które tutaj pokazuję z tyłu, i samych stawów biodrowych. Bardzo często nawet małe dzieci mają stawy biodrowe, czy staw biodrowy przyblokowany. Można to odblokowywać, można to wyrównywać. Również wpływającym na ten stan zjawiskiem jest stan naszych narządów wewnętrznych, szczególnie woreczka żółciowego, tak? Bo on jak gdyby pracuje silnie z napięciami. I mogą być napięcia w okolicy bioder pośladków, że te napięcia przytrzymują jak gdyby to biodro, ściągają, ściskają, ta noga pozornie jest krótsza. Ona nie jest faktycznie krótsza, jeśli chodzi o długość kości, ale ona może być na tyle przyblokowana, że jak na przykład na specjalnej wadze ktoś stanie, są takie wagi, które symetrię rozłożenia na nogach obserwują. Jeśli staniemy, to widzimy, że jedna noga załóżmy ma tam 60% obciążenia, a druga 40. To jak gdyby wtedy na pewno musi wpływać na kręgosłup. No oczywiście, że tak. Człowiek czy będzie taki żył? No oczywiście, że będzie żył. Czy będzie funkcjonował? No będzie funkcjonował. Ale troszeczkę jest jakoś no, zaburzona, ruchowa, jakaś funkcyjna tego typu. Czyli to jest jak gdyby kolejne zjawisko, na które warto zwrócić uwagę i też dobrze zadbać o to, o tą długość nóg, równość miednicy, co można oczywiście w większości, zdecydowanej większości korygować, robić. Co tam jeszcze mamy do odcinka lędźwiowego? Do odcinka lędźwiowego pokażę taki przysiad, który będzie wzmacniał nam odcinek lędźwiowy. W ogóle dobrze jest też zauważyć takie zjawisko, że jak na przykład siedzimy, możemy odcinek lędźwiowy kręgosłupa ćwiczyć, a nawet cały kręgosłup. Tam może z tyłu nie będzie za bardzo widać, jak tutaj usiądę, bo bym musiał to przesyłko dać do góry, ale powiem, że jeśli na przykład kiedykolwiek będziemy siedzieli, a teraz sobie spróbujemy w ten sposób na minutę wszyscy usiąść, to nie opieram się, natomiast odcinek lędźwiowy od razu chowię do środka ciała. I wtedy sobie siedzę, oglądam telewizję, rozmawiam, piję sobie na przykład herbatę, dlatego, że schowany odcinek lędźwiowy od razu mi ułoży dobrze odcinek piersiowy i szyjny. Ja sobie w ten sposób jestem tak długo, dopóki już nie poczuję, że pozycja mnie zmęczyła, to wtedy sobie mogę tam biodra wysunąć do tyłu, się oprzeć lekko o podłoże, o oparcie i sobie dalej siedzieć. Ale w tej chwili jeszcze posiedźmy, drodzy Państwo, w ten sposób, że nie opierając się, chowiemy odcinek lędźwiowy do środka ciała i w ten sposób zaczynamy ćwiczyć w pozycji siedzącej mięśnie przykręgosłupowe w odcinku lędźwiowym. Im dłużej będziemy tak siedzieć, tym bardziej mięśnie będziemy wzmacniać. Tak? Czyli to jest bardzo dobrze zawsze każde siedzenie zaczynać właśnie od takiej pozycji. Dopiero jak mówię, jak się zmęczymy, możemy sobie tam usiąść inaczej, dowolnie. Tak? Wszystko zależy, jak mam ustawione odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Zazwyczaj tak, bo mam na myśli, że ktoś myślał o tym, żeby schować odcinek lędźwiowy do środka ciała. Ja nie muszę siadać na skraju krzesła, ale muszę usiąść tak, żeby odcinek lędźwiowy był schowany. Bardzo często raczej bliżej skraju, jak w oddaleniu, ze względu na ułożenie naszych ud i miednicy na krzesełku. To myślę, że bardziej o tym ktoś właśnie myślał.
Najważniejsze, żeby siedząc, odcinek lędźwiowy był schowany. Dlaczego? Prosta rzecz. Nasz odcinek lędźwiowy w sposób naturalny, jak stoimy, on jest lekko, prawie że u wszystkich naturalnie zagłębiony do środka ciała, do brzuchu, do brzucha. I to jest jego naturalna pozycja. Każde odstępstwo od tej pozycji, przy obciążeniu szczególnie, może być jego przeciążeniem. I tu przypomnę to, co żeśmy mieli na pierwszym spotkaniu, jak dźwigać, jak kłaść przedmioty, jak się schylać. To może nawet pokażę, bo tam ostatnio kolega, fotograf, tutaj mówił, pokaż na stole, żeby wszyscy widzieli, co teraz pokażę na stole to ćwiczenie. Spójrzmy, jeśli mam ciężki przedmiot, odcinek lędźwiowy jest schowany do środka ciała, biorę jakiś ciężki przedmiot, obiema rękami czy tam jedną, ale przez cały czas odcinek lędźwiowy jest schowany do środka ciała i po prostu go sobie dźwigam. Ciężar szczególnie staram się blisko trzymać też ciała, to też pomaga. Mam coś ciężkiego i muszę położyć na podłożu, odcinek lędźwiowy chowię do środka ciała, ciężar blisko ciała, głowa zadarta, kładę ciężar, puszczam, wychodzę, nic się nie stanie. Czyli dopóki odcinek lędźwiowy mamy schowany do środka ciała, w odcinku lędźwiowym nic się nie stanie, bo nasz odcinek lędźwiowy przeciętnej osoby dorosłej może nawet utrzymać kilkaset kilogramów obciążenia, jeśli jest właściwie ułożony i tam się nic nie powinno stać. Natomiast jeśli tylko wyprostuję odcinek lędźwiowy, a już nie daj Boże zegnę go w ten sposób w dłuższej pozycji, to oczywiście proszę się tylko o przeciążenia. Czyli wszędzie, gdzie myjemy dłonie, tak jak żeśmy mówili, myjemy zęby nad umywalką, odkurzam, biorę, to zawsze biodra do tyłu, odcinek lędźwiowy schowany, myję zęby, myję, biorę coś tam, to ciągle przez cały czas schowane. I wtedy nie przeciążam odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Ostatnio właśnie, nie wiem czy mówiłem, kolega, który w firmie przesyłkowej pracował, zawodowo zajmuje się przenoszeniem tych paczek przez cały dzień. Ja mu zadaję pytanie człowiekowi, który powinien być przeszkolony. A wiesz, jak dźwigać przenosi? No tak, oczywiście, na prostym kręgosłupie. No pokaż mi. No wiesz, no, tu trzeba nogi zgiąć, prawda? I tam mi pokazuje, ale widzę, że nie wie do końca, o co chodzi. Prosty kręgosłup, proszę Państwa, to jest kręgosłup przeciążony przy dźwiganiu ciężarów. Jak Państwo zobaczą kiedyś podnoszenie ciężarów i zobaczą Państwo sztangistę, to odcinek lędźwiowy jest tak głęboko schowany, na ile tylko jest to możliwe. Głowa do góry, klatka do przodu. Dźwigasz sztangę, prawda? Z mocno schowanym odcinkiem lędźwiowym. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, gdyby był tylko wyprostowany, zaczyna się przeciążenie. Czyli o tym trzeba pamiętać. Czyli błędem jest mówienie, też na zajęcia z gimnastyki prowadzący mówi, że schylać się należy prawidłowo, odcinek lędźwiowy trzymać prosto. Ja mówię, zaraz, nie prosto. Prosto to jest przeciążenie. Prosto to mogę sobie wyciągać kręgosłup i go tam ćwiczyć prosto, ale absolutnie w schylaniu, ani w żadnych dźwiganiach nie prosto, tylko ma być dokładnie schowany do środka ciała. Bardzo mocno schowany, tak? Czyli to pamiętajmy tak przy okazji odnośnie odcinka lędźwiowego, żeby odkurzając, coś robiąc pochylnie, zawsze go chować. I wtedy ćwiczymy mięśnie przykręgosłupowe, wzmacniamy mięśnie przykręgosłupowe, a ich nie przeciążamy. Czyli w ten sposób dobrze jest sobie też pamiętać. Co tam jeszcze? Chciałem pokazać właśnie przysiad, a w zasadzie półprzysiad wzmacniający mięśnie przykręgosłupowe. Czyli przysiad, bo gdzieś tam ktoś idzie z psem, nie wiem, w parku, w terenie, może przez długi czas mniej czy bardziej ćwiczyć taki przysiad na powietrzu. Spójrzmy. Do tego przysiadu troszeczkę musimy sobie szerzej stanąć, żeby ta pozycja była bardziej stabilna i stojąc szerzej, ze schowanym odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa na pełnych stopach schodzę w dół, pilnując, żeby on był schowany, idę do góry. Czyli idę w dół, odcinek lędźwiowy schowany do środka ciała, idę do góry. Tyłem, ciągle to jest schowane, odcinek lędźwiowy, tylko schodzę tyle i do góry. Przez cały czas odcinek lędźwiowy jest schowany do środka ciała i po 10-15 przysiadach zauważymy, że nie tyle czujemy nogi w tym półprzysiadzie, co pracują mocno mięśnie przykręgosłupowe. Dlatego, że takie ułożenie właśnie kręgosłupa powoduje, że te mięśnie wzmacniamy i pracujemy. A przy okazji nogi, które też dobrze jest mieć w miarę silne dla podstawy, jaką
stanowią nogi, miednica dla naszego właśnie kręgosłupa. Tak przy okazji właśnie pamiętajmy. Dobrze. Co jeszcze chciałem tam przekazać praktycznego? Przypomnę, powtórzę ćwiczenie, bo często zdarzają się przeciążenia w kolanach, bóle kolan. Proste ćwiczenie, przypominam, na problemy kolanowe, na wzmocnienie kolan i przy okazji stóp. Ćwiczenie, które żeśmy za pierwszym czy drugim razem właśnie już pokazywali, proste. Trzymając się najlepiej czegoś, unoszę do góry pięty wdech i wydech, opuszczam pięty w dół. Jakoś ćwiczenie jest proste i żeby troszeczkę nas rozruszać, to stańmy sobie, zrobimy sobie parę razy i trochę z tej pozycji siedzącej wyjdziemy. A więc uwaga, możemy się trzymać gdzieś tam o oparcie bardzo dobrze, robiąc wdech unosimy pięty wysoko do góry i opuszczając pięty, wydech, tak? I wdech, pięty wysoko i wydech, pięty w dół. I wdech, pięty wysoko i wydech, pięty w dół, tak? Wdech, to tam nie ma się czego trzymać, może się tam sąsiada trochę przytrzymać, sąsiadki, tak? Wdech, wydech do góry, tak? I wydech w dół. I ostatni raz wdech. I wydech, dziękuję.